Panowie, no, kręcimy tego eksperta. Marcin, chodź, dzisiaj temat woda i to, co lubisz najbardziej. Chodźcie. Marcin, idziemy. Koniec tego dobrego. Masz kółko i jakoś wyjść z tej wody. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Ekspert Radzi. Dzisiaj mówimy o wodzie. Jak ważne jest picie wody, jakie ma właściwości i dlaczego powinniśmy ją pić. Dzisiaj ze mną Wojciech Błach, wspaniały aktor. Witam serdecznie. Oraz nasz ekspert Marcin Jabłoński. Kochani, widzicie tą menzurkę? 62% tej menzurki, tyle na oko mniej więcej, to jest woda. Tak samo wyglądamy my. Mniej więcej taką część organizmu dorosłego człowieka stanowi woda. Dlaczego ona jest ważna? Jaką wodę powinniśmy pić? Czy to ma znaczenie dla organizmu? Czy to może być byle jaka woda? Czy jednak nie? Żeby nie być gołosłownym, napijemy się teraz wody, którą ja zrobię z tą wodą coś dziwnego. Pijemy naszą wodę błyskowiankę, która ma bardzo dużo jonów sodu, co oczywiście lepiej nam nawadnia organizm. Ja teraz zmieniam strukturę molekularną wody, nadając jej określoną częstotliwość. Czekaj, Marcin, dla mnie to taka czarna magia. No, nalewamy wodę, no. Wyciągnąć jakąś czarodziejską różdżkę, Wojtku, tak. To nie? W tej różdżce jest woda, która ma częstotliwość 10 tysięcy herców, czyli taką częstotliwość, jaką mają nasze fale mózgowe, kiedy jesteśmy w stanie relaksu, kiedy jesteśmy w stanie medytacji, w stanie alfa tak zwanym. Ta woda, która jest w środku, przekazuje swoją częstotliwość tej wodzie. Wtedy mamy w tym momencie już wodę żywą tak zwaną, czyli wodę, która lepiej nawadnia organizm, lepiej penetruje błony komórkowe, która dla naszego organizmu jest o wiele bardziej korzystna. Jest to woda, która ma, no, jest biologicznie czynna. Strukturyzowanie wody możemy to zrobić również w domu, bez tego przyrządu. Proszę włożyć w jakimś dużym naczyniu wodę do zamrażalki. Tak, żeby złapał się z wierzchu lód. Wystarczy, że tego lodu będzie 2 cm z wierzchu, już możemy to wyjąć i mamy żywą wodę strukturyzowaną. Czyli woda pod tym lodem już ma strukturę klasterową. Taką jak ciekły kryształ. Taka woda, jak w lodowcu, słyszeliście Państwo, że woda z lodowca jest o wiele lepsza dla organizmu. To jest woda strukturalna. Możemy sami strukturyzować wodę w domu. Tak, zdrowie. No, zdrowie, Marcinie. No, wszyscy pijemy wodę, tak? I to, co teraz Marcin mówi, to jest ogrom wiedzy. Wchodzimy w głąb wody tak naprawdę, tak? I my jako, na głęboką wodę można by powiedzieć. Dokładnie, ale my jako zwyczajny człowiek, tak, który kupuje wodę w sklepie, no ja nie mam takiego pojęcia o wodzie, tak? Wiem, że woda jest dobra, wiem, że warto pić wodę. A herbatka, którą uwielbiam, kawka, którą lubię? Kawa i herbata są to tak zwane płyny ujemne. Płyn ujemny to jest taki, że płyn, który nas nie nawadnia, czyli po wypiciu szklanki wysiusiamy 2 szklanki. Oddajemy swoją czyli wodę. Czyli moczopędne, tak? Czyli tracimy wodę. Jeżeli ja będę pił płyny gazowane, dużo kawy, pił dużo herbaty, to tak naprawdę moje nawodnienie będzie coraz mniejsze. Mimo tego, że wypijesz 20 kaw, 20 tak, herbat? Tym bardziej schudniesz, tym bardziej się odwodnisz, tym więcej wypłuczasz minerałów. Czyli to jest bardzo niezdrowe. No niezdrowe. No, ale kawkę pijemy, lubimy czasem. Lubimy, no. Jeśli wypijesz jedną kawę, to powiedzmy, że ci to nie zrobi krzywdy. Ale jeżeli pijesz 5 czy 6, to po pewnym czasie zauważysz, po pierwsze, że chudniesz, po drugie, że ci tam coś drży. No nie jeden chce chudnąć. No, no tak, tylko że to nie mylić chudnięcia z odwodnieniem. No. Dokładnie, to jest niezdrowe chudnięcie. Tu chodzi o wodę, proszę Państwa. I nasz mózg, i nasze zdrowie, i wszystkie procesy metaboliczne zależą od tego, jak jesteśmy nawodnieni. Jeżeli jesteśmy odwodnieni, wszystko w naszym organizmie zwalnia. Zwalnia. I proces spalania tkanki tłuszczowej też. Jeżeli chcemy schudnąć, pić dużo wody. Metabolizm wtedy chodzi, wydalamy toksyny. Piękna jest filtracja, jesteśmy odwodnieni. Ja chcę schudnąć. Zostawiają kwasy w organizmie, zostają kwasy, tak? Więc pijmy na zdrowie. Zdrowie. A czy możemy wodę przedawkować? Możemy. Wszystko można przedawkować, kochany. Też ciekawy temat. Jak wiesz, po wczorajszym wieczorze. Ta świadomość wody dopiero teraz powstaje, bo tu już widzimy, że są aniony i kationy, tak? Ale nie mamy czegoś, co znowu doczytałem, czyli pH. pH, tak? I ORP, potencjał oksydoredukcyjny. Czyli im więcej mamy anionów, czyli jonów o ładunku ujemnym, tym lepiej. Jeżeli mamy nadmiar tych anionów, czyli elektronów, to one neutralizują nam w organizmie wolne rodniki. Co, jak już wiemy, jest wolne rodniki nam robią kuku. Woda, która ma nadmiar elektronów,
oddaję te elektrony wolnemu rodnikowi i go neutralizuję. Wolny rodnik nam nie zrobi szkody. Więc taka woda, która ma nadmiar elektronów, czyli ORP minus w miniwoltach, po prostu nas uzdrawia. No i teraz pH wody. Im bardziej zasadowa woda, zasadotwórcza, tym dla naszego organizmu lepiej. Dlaczego? Dlatego, że im bardziej zasadową wodę pijemy, tym więcej kwasów jesteśmy w stanie wypłukać z organizmu, zneutralizować. Wiemy, że kwasy nam szkodzą. Im więcej kwasów w organizmie, tym gorzej. Dlatego powinniśmy pić jak najbardziej zasadotwórczą wodę. Podobno absolutnym przeciwstawieniem tego jest pewien brązowy napój. Jest to podobno tak mocno przeciwwaga zdrowej wody, że żeby to zniwelować, to podobno ilość 12? 12 szklanek wody alkalicznej trzeba wypić, żeby zneutralizować szklankę tego napoju. Pokażę Wam na przykładzie kilku bardzo popularnych napojów gazowanych, słodkich. Przygotowałeś się, Marcin, nie widzę. A, widzisz, zaskoczę Cię. Co w nich takiego jest? No i mamy tu taki główny składnik trujący cukier. No i zaczniemy od najbardziej popularnego, mocno reklamowanego napoju gazowanego, który zawiera również kwas fosforowy. Ile, jak myślicie, on zawiera cukru? Tu mamy szklankę napoju dokładnie. Ile tutaj cukru może Wojtku, być? Wojtku, ty na pewno byś wiedział na pewno. No nie wiem, no. Wojtku, wsypuj. Trzy łyżki, łyżeczki, tak? Raz, dwa. Gdzie, no takiej ilości trzy za dużo. Myślę. Więcej. Co, jeszcze? Więcej? Cztery. A więcej. Pięć. Więcej. Nie. Więcej. Siedem. Gdzie to piłem? Więcej. Osiem. I jeszcze troszeczkę, bo takie płaskie te łyżeczki były. W szklance tego napoju, bardzo popularnego, ja to muszę porównać. Mamy 8 łyżeczek cukru na litr. Na litr, proszę Państwa, wychodzi ponad 22 gramy cukru plus kwas fosforowy. Co to robi w naszym organizmie? Otóż, proszę Państwa, i cukier, i kwas fosforowy mocno nas zakwaszają. I teraz organizm, żeby to zrównoważyć, musi oddać mnóstwo minerałów, które są pobierane z naszych kości, włosów, zębów, paznokci. Czyli, żeby zrównoważyć ten kwas, który jest w tym napoju, w tym cukrze, organizm pobierze minerały z naszych kości. Czyli fundujemy sobie osteoporozę, wypadanie zębów, wypadanie włosów, łysienie, rozwalenie paznokci. To się nawet nie chce rozmieszać. No, widzicie, jednak tu się rozmieszało. Dalej, kolejny popularny napój pomarańczowy, słodzony, który zawiera, no okazuje się, że bardzo podobną ilość cukru. Czyli 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wystarczy. W zależności od rodzaju tego napoju mamy mniej więcej od 20 do 25 gramów cukru na litr. Czyli nawet ciutkę więcej niż w tym popularnym napoju. Mamy dalej mrożoną herbatkę. No to herbatkę, ja słodzę dwie łyżeczki normalnie. No. I tak jest dużo, że ona zawsze mówi za dużo słodzy. A więc mrożona herbata. Jest dwie łyżeczki, no przepraszam. Ja to szaleję jak zawsze. I jedziesz dalej, bo tu widzę spłaszczałeś. No nie, ale dwie łyżeczki. Proszę bardzo, ty słodzisz dwie łyżeczki, ale tam jest więcej. No dobra, czy to już maksymalnie. Dawaj, no, dawaj. Dawaj, dawaj. Nie, no z herbatą, Marcin. Dawaj, dawaj. Sześć już mam. No, jeszcze jedną. Siedem. Ty płaskie dawałeś. No, dobrze. Wystarczy. Otóż w mrożonej herbatce mamy około 18 gramów cukru na litr. No i mamy jeszcze coś takiego jak wody smakowe, prawda? Macie dzieci? Dokładnie. No i teraz, proszę Państwa, w wodzie smakowej, oprócz tego, że ona jest gazowana, czyli mamy dwutlenek węgla, one często są bez cukru, ale zawierają... Jak? Ta woda mineralna, co jest smakowa, to też jest zła? Ojej. Zawierają aspartam albo acesulfam, oprócz tego, że jeszcze tam barwniki, bądź tak smak jakiś tam truskawki czy jakichś innych chemii, ale słodzone są aspartamem, neurotoksyną. Trzymajcie swoje dzieci z daleka od tego, trzymajcie się z daleka od wód smakowych. Marcin, tak naprawdę ja z dziećmi już od jakiegoś czasu, odkąd poznałem Ciebie, uświadomiliśmy z pewnymi rzeczami, zamiast tego szkodliwego, niedobrego, białego cukru, który naprawdę szkodzi naszym dzieciom, szkodzi nam samym, mam inną, fajną alternatywę. Mam wspaniałe, dobre owoce, cytryny, limonki, pomarańcza, grapefruit. Dużo witamin, Marcinie, co nie? Zawieram owoce. Wojtku,
Myślę, że przygotujesz, możesz, mi dam się wspaniały, dobry nóż, ostry, uważam, jest bardzo ostry. Słuchajcie, ja robię cytryna z limonką, która orzeźwia, dodam tego mięty. Słuchajcie, fajna zabawa z dziećmi, dzieciom woda inaczej smakuje. Woda zawarta w owocach, w sokach owocowych, jest to woda strukturalna. Nie ma to porównania w ogóle do wody jakiejkolwiek zabutelkowanej. A co tam robisz? A robię coś takiego jak wycinanka łowicka. Zobaczymy, co mi się z tego wyjdzie, czy mi się uda, czy mi się nie uda. I teraz mam dla was zagadkę i dla państwa tak samo. Co ma wspólnego wycinanka łowicka z wodą? O, na święta będę miał, Marcin. Tak, co to przypomina? Co wam to przypomina, panowie? Mi wycinałem, wiesz to... Śnieg, płatek śniegu. A mi obrus babcia moja tak jakiś robiła. Tak jest. Jedno i drugie świetne skojarzenie. Teraz, co taka wycinanka, która odzwierciedla fraktal, nam potrafi zrobić z wodą, którą postawimy na takiej oto serwetce. Te wszystkie nasze babcine serwetki są bardzo mądre, ponieważ woda, która stoi na wzorze heksagonalnym, zaczyna stopniowo strukturyzować się. Czyli woda, która będzie stała na takiej podstawce, która ma odwzorowanie heksagonalne, po kilku godzinach będzie wodą żywą. No jest to niesamowite. Wiedzieliście o tym? Ja nie. Ciekawe, nie miałem pojęcia w ogóle, ale chętnie jeszcze z tobą porozmawiam na ten temat. Słuchajcie, Marcin, my tu robimy nasze lemoniady, zobacz, każdy jakby swoją. Powiedz mi, czy miód, słodzenie miodem jest okej dla dzieci? Jasne, jeśli to jest prawdziwy miód, taki jak ty masz. Ja wiem, że znamy dobry sposób na słodzenie miodu. Mamy sprawdzić, możemy bardzo łatwo sprawdzić miód, wlewając go do wysokiego naczynia. Jeżeli on będzie ściekał do samego dna i będzie budował taką piramidkę na dnie, to jest prawdziwy miód. Jeśli po drodze się będzie rozpływał, to wiemy, że to jest z cukrem. Zobaczcie, dość, że to pięknie wygląda, dość, że wspaniale smakuje, jest przede wszystkim zdrowy. Jest to czysta woda, troszkę ją zamyrdamy, tak? I stawiamy na wycinance łowickiej. Oczywiście dobrze, jak odstawimy do wchłodne miejsce, do lodówki, czy żeby te wszystkie smaki cytryny, limonki się przeszły. Oddawać łyżkę. A ja dziękuję za zaproszenie tutaj do hotelu Słoneczny Zdrój, gdzie moja mama, czyli babcia mojego syna, przyjeżdża z problemami, powiedziałbym, reumatologicznymi, kostnymi i kąpie się w siarce. Otóż ja dzisiaj, kąpiąc się też tutaj w siarce, dowiedziałem się, że tą oto siarkę też można w takiej postaci wody siarczkowej wypić. Dokładnie. Czy to prawda? No, ja będę próbował po raz pierwszy dzisiaj to pić. Podobno to pomaga w problemach z otyłością, z cholesterolem, z... skórne, no to już wiemy, o łuszczycy. Dna moczanowa. Toksyny w organizmie, tak? Czyli problemy ze stawami, siarka. Można powiedzieć, to złoto, jakie tu jest pod ziemią, ta siarka, która jest też do zewnętrznych, że tak powiem, stosowań. Stosujemy również ją wewnętrznie. Słuchajcie, reasumując. Może to nie jest smaczne, ale leczy. Naprawdę robi robotę. Panowie, ja wam dziękuję za przybycie, ale słuchajcie, reasumując wszystko. Woda jest bardzo ważna, ale o tej wodzie warto wiedzieć więcej, tak? Warto szukać źródeł i słuchajcie, zamiast wybrać ten cukier, bierzmy takie wspaniałe lemoniady. Ten cukier jest niedobry. Dokładnie. Tylko czysta, zdrowa, natura. Dobra lemoniada. Proszę bardzo, szklaneczki, panowie, ja was poczęstuję. Dostaniesz. Proszę, tu mamy. No to zdrowie. Proszę. Smacznego. No lepsza od tej wody siarkowej.